9. Dokładnie tyle goli ma na swoim koncie napastnik Wisły Płock, Marcin Krzywicki. Wynik całkiem imponujący, jednakże jest w naszym składzie osoba, która może pochwalić się taką samą liczbą bramek, a nie jest napastnikiem. Witam w Sam na Sam. Dzisiaj porozmawiamy z Krzysztofem Janusem. Witaj Krzysiu w naszym programie Sam na Sam. Cześć, witaj. Dostaliśmy od kibiców Wisły naprawdę rekordową ilość pytań do ciebie, bo oczywiście niektóre pytania się powtarzały, dlatego siłą rzeczy je musieliśmy usunąć, ale gdybyśmy ich nie usuwali, to byłoby ich przeszło 40. No i stwierdzam, że trzeba ci powiedzieć, że jest to rekord. Dobrze, może zacznijmy od tego, że niedawno urodził ci się syn, prawda? Na początku oczywiście składam w imieniu całego klubu, zarządu, piłkarzy, wszystkich pracowników serdeczne gratulacje dla nowo upieczonego taty. Widzieliśmy chyba w meczu ze Stomilem Olsztyn, bodajże to było po golu Marcina Krzywickiego. Właśnie również piłkarze celebrowali ten fakt, robiąc kołyskę, tak? Tę znaną kołyskę. Powiedz mi, jak się czujesz jako nowo upieczony tata piłkarz? Czuję się naprawdę świetnie. I powiem tak, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i urodził się synek Maksymilian. Kołyska, tak, była po meczu ze Stomilem, ponieważ on urodził się w sobotę tydzień wcześniej, po meczu z Termaliką, dokładnie o 19:45. Naprawdę to jest świetny moment w moim życiu. Na pewno niezapomniana chwila. W związku z tym, pewnie teraz to się zmieniło, to twój grafik w cudzysłowie. Jak wygląda teraz twój typowy dzień? Tak, troszeczkę grafik dnia się na pewno zmienił ze względu na to, że urodził mi się syn. Powiem tak, no na pewno mam troszeczkę więcej obowiązków w ciągu dnia. Jednak w nocy moja dziewczyna Ewa na szczęście przejmuje już obowiązki całkowicie na siebie, więc ja mam spokój, mogę się spokojnie wyspać. Powiem tak, w ciągu dnia normalnie budzę się około godziny 8, szybki prysznic, później jem śniadanko, po śniadaniu zwykle chwila zabawy z małym i no jadę zwykle zrobić zakupy na obiad, na kolację, pozałatwiać jakieś sprawy, bo to zazwyczaj się coś na warstwi. No, około 13 jem obiadek, na przykład tak jak jest dzisiaj. Chociażby trening jest na godzinę 17, więc około 13 jem obiad, później lekka drzemka, ponieważ bardzo lubię po obiedzie chociaż chwilę się drzemnąć. I jak mamy o 17 trening, to ja około 16 wyjeżdżam z domu, przyjeżdżam do klubu, gdzie mam czas na to, żeby się przygotować do treningu. No, o 17 zaczynamy trening, on zwykle trwa około 2 godzin. Później wiadomo, prysznic, jakieś masaże i wracam do domu. Zwykle jak na przykład dzisiaj, no to się tylko załapię na końcówkę wiadomości. Może i wieczorem zwykle jakiś film. Wiadomo, trzeba też trzymałem, trzeba go i wykąpać, uśpić. I później jest chwila dla nas, także spokojnie sobie możemy obejrzeć jakiś film. Tak się teraz dzieje, że można przez 7 dni oglądać mecze, więc to też jest oczywiście nieodzownym elementem w domu. Mecze. Ja bardzo lubię żużel, dlatego jak mam chwilę, jest jakiś Grand Prix, więc też chętnie oglądam. Tyle. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Jesteś już w Płocku sporo czasu, od 2012 roku, tak? Jak podoba ci się Płock, jak podoba ci się miasto i czy coś szczególnie przykuło twoją uwagę?
powiem tak, Płock jest takim miastem, gdzie chyba każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ są tutaj miejsca, gdzie można sobie spokojnie wyjść na jakiś spacer, gdzieś odpocząć, jak chociażby nad Wisłą, pójść na rynek, pójść na dobry obiad czy na dobrą kolację. Pójść też na, jak ktoś ma oczywiście ochotę na zakupy, też są do tego miejsca. Dlatego powiem tak, w Płocku naprawdę jest wiele miejsc, gdzie można spokojnie spędzić czas i chyba nasycić się, jeśli chodzi o różne jak człowiek ma rozrywki czy różne hobby. Także myślę, że spokojnie w Płocku jest wiele miejsc, żeby to zrobić. Urodziłeś się w Brzegu Dolnym, to jest dosyć spora odległość od Płocka, prawda? Jak w związku z tym, jak często bywasz w domu? Ja się w Brzegu Dolnym urodziłem, ale mieszkam w miejscowości Wołów, to jest 7 km od Brzegu Dolnego. Ze względu na to, że jest to ponad 300 km stąd, więc wiadomo, że te moje wizyty w domu są bardzo ograniczone. Zwykle to są święta lub wolne między rozgrywkami. Chociaż ostatnie święta spędziłem akurat w Płocku, także to jest też paradoks. Także powiem tak, nie są to zbyt częste wizyty, ale oczywiście z największym problemem oczywiście jest odległość. Teraz pytanie, jesteś piłkarzem, zawodowym piłkarzem, profesjonalistą, ale co lubisz robić poza piłką nożną i poza oglądaniem żużla? Poza piłką nożną ja lubię bardzo chodzić do kina, lubię też bardzo spędzać aktywnie czas, więc lubię pojeździć na rowerze, jak jest oczywiście na to czas, książkę też, jak jest okazja, chętnie przeczytam, szczególnie są to biografie jakichś znanych sportowców. Lubię też, powiem szczerze, obejrzeć programy o gotowaniu. Szczególnie Gordon Ramsay, bardzo lubię jego programy. Co jeszcze? To chyba wszystko. Teraz akurat już dużo czasu zajmuje mi syn, także też te moje zainteresowania troszeczkę musiały pójść na dalszy plan. Teraz jeszcze jako profesjonalny piłkarz, czy musisz przestrzegać jakiejś diety? Jeśli nie, albo nawet jeśli, to jakie jest twoje ulubione danie i czy lubisz gotować sam? Dieta oczywiście tak, ja bardziej staram się odżywiać zdrowo przede wszystkim. Moim daniem ulubionym są pierogi, robione przez moją babcię i mamę. To oczywiście nie jest piłkarskie danie i raczej jem tak sobie rzadko, ale jak mogę, to oczywiście chętnie zjem. Ja staram się odżywiać zdrowo, także wszystko... oczywiście najmniej smażonego, bardziej gotowane owoce, warzywa. Staram się po prostu takim cyklem iść. Już trochę gram w piłkę, więc też wiem, co mój organizm potrzebuje i przy jakim żywieniu czuję się najlepiej. Nie wiem, czy śledziłeś nasze wcześniejsze odcinki tutaj sam na sam. Tutaj padło pytanie od kogoś. W naszym zespole wielu piłkarzy deklaruje, że w wolnym czasie lubi pić kawę. Czy ty również należysz do tej grupy? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale każdy właśnie podkreślał ten fakt, że w wolnym czasie lubi sobie wypić kawkę. Zdecydowanie tak. Ja do tej grupy należę. Zdarza nam się dosyć często, że spotykamy się na kawę. Przy kawie możemy sobie zawsze porozmawiać. To też tak trochę integruje, myślę zespół, integruje tam chłopaków, także ja zdecydowanie do tej grupy należę. W jakim wieku na poważnie zacząłeś interesować się piłką nożną? Tak na poważnie, zacząłem grać jak miałem 6 lat, ale tak jak na poważnie, to chyba jak podpisałem kontrakt z Gawinem Królewska Wola, z zespołem w trzeciej lidze. I automatycznie też wybrałem się na studia, więc to miałem około 18 roku życia. No to wtedy podjąłem decyzję, że chcę profesjonalnie uprawiać piłkę nożną. No i dzięki Bogu się udało, bo dzisiaj mogę z tego żyć.
No i tutaj jest kolejne pytanie, już nawiązujące w zasadzie. Gdybyś nie był piłkarzem, zostałbyś? Gdybym nie był piłkarzem, to zostałbym najprawdopodobniej chyba lekarzem weterynarii, ponieważ mój tato jest lekarzem weterynarii, ma swoją praktykę, więc tak by się to chyba skończyło, a jednak tato, jak już przyszedł czas, żeby pójść na studia i wtedy też miałem podpisać ten kontrakt, no zadał mi pytanie, czy piłka na poważnie, czy... I wybrałem piłkę i zrobiłem chyba dobrze i on też się chyba z tego cieszy, bo robię to, co kocham i to dla niego jest chyba najważniejsze. Jak z pewnością zauważyłeś, siedzimy na trybunie wschodniej, tutaj na sektorze zajmowanym najczęściej przez tych najzagorzalszych fanów Wisły. I tutaj pytanie, jak podoba ci się działalność płockich kibiców i ich doping? Ja powiem tak, jeśli chodzi o kibiców, to oczywiście ja, jak i chyba pozostali zawodnicy, doceniamy to, że przychodzą na te mecze, że kibicują nam, że jeżdżą na wyjazdy. Jedyne, czego bym chciał, to chyba, żeby przychodzić jeszcze w większej liczbie, jeszcze bardziej zagorzale nam kibicowali. Oczywiście płocka publiczność też jest dosyć wymagająca, więc, ale my robimy wszystko jako drużyna, żeby tym wymaganiom sprostać i no i oby tak dalej. Przenieśliśmy się na płockie Podolszyce z naszego stadionu na Łukasiewicza 34 i teraz kolejne pytanie do ciebie, już takie bardziej piłkarskie. Krzysztof, na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? Zdecydowanie na boku pomocy. Myślę, że na tej pozycji przy moich atutach mogę zrobić najwięcej. Strzeliłeś w tym sezonie 9 bramek, to tyle samo co Marcin Krzywicki. Pytanie tutaj jest, czy może w związku z tym zmienisz swoje nastawienie co do pozycji piłkarskiej i spróbujesz swoich sił na szpicy? Nie, zdecydowanie nie. Ja bardzo dobrze się czuję na boku pomocy i tam chciałbym grać, a popularną szpicę zostawiam dla napastników. Krzysiu, na 5 karnych nie trafiliśmy 3-krotnie. Jak czujesz się w tym elemencie gry? Czy może następnym razem to ty powinieneś podejść do 11? Ja to nie patrzę nigdy na statystyki. Ile udało nam się strzelić tych karnych, a ile nie. Jeśli będzie w najbliższych meczach, będzie karny i ja będę do niego wyznaczony, to na pewno podejdę. Kolejne tu pytanie. Można powiedzieć, że nie masz rywala na swojej pozycji. W związku z tym, jak motywujesz się do jeszcze cięższej pracy? No ja się nie zgodzę z tym pytaniem, ponieważ mamy takich zawodników, że mogliby grać na różnych pozycjach i taką pozycją też jest moja, więc jeśli trener by nie był zadowolony z mojej gry, to myślę, że prawdopodobnie mógłby grać ktoś tam, ktoś inny, a jeśli chodzi o motywację, ja do każdego meczu motywuję się tak samo mocno, tak samo chcę dać z siebie wszystko i tak samo chcę bardzo wygrać mecz. Jaki mecz w tym sezonie uważasz za swój najlepszy, za najlepszy w twoim wykonaniu i czy jest mecz w twojej karierze, który zapadł ci szczególnie w pamięci? Jeśli chodzi o cały sezon, to myślę, że jest to mecz z Bełchatowem. Strzeliłem tam bramkę, która dała nam zwycięstwo. Był to mecz z zespołem, jednym z głównych faworytów do awansu. I uważam, że był to w ogóle jeden z lepszych meczy naszego całego zespołu. Z kim z drużyny utrzymujesz najlepsze kontakty? Czy ewentualnie mieszkasz wspólnie z kimś z zespołu? Jeśli chodzi o mieszkanie, to nie.
z nikim nie mieszkam, a z kim utrzymuję taki najbliższy kontakt, myślę, że jest to Janek Dziedzic, Paweł Magdoń i Bartek Sielewski. Nadszedł też czas na pytanie o trenera Wisły. Jak podoba Ci się współpraca z trenerem Marcinem Kaczmarkiem? Myślę, że ta współpraca układa się dobrze. Trener na mnie stawia, trener mi ufa, ja staram się to zaufanie spłacać swoją grą na boisku. Teraz możemy wybiec trochę w przyszłość. Czy uważasz, że w przyszłym sezonie jesteśmy w stanie powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie? Myślę, że tak. Myślę, że w przyszłym sezonie, mając tu zawodników, jacy są w Wiśle Płock, myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o coś więcej. Ale na to wiadomo, składa się wiele czynników, także myślę, że na takie pytanie będę mógł odpowiedzieć za rok czasu, jak to nam wyszło. Na pewno byłoby fajnie, gdyby się nam udało. Kolejne pytanie, jakiemu zagranicznemu klubowi kibicujesz? I tutaj drugi człon pytania, czy masz w sercu ewentualnie jakiś konkretny klub z ekstraklasy? Jeśli chodzi o zagraniczne kluby, to jest to Real Madryt, któremu bardzo kibicuję. A jeśli chodzi o kluby z ekstraklasy, to nie mam jakiegoś klubu, któremu kibicuję. Czyli lada dzień będziesz mógł podopingować Realowi w finale Ligi Mistrzów, prawda? Kolejne pytanie, kto jest piłkarskim autorytetem Krzysztofa Janusa? Jeszcze kiedyś był to napastnik Ronaldo, jeszcze Luis Figo, pamiętam, a ostatnio to Cristiano Ronaldo, bo oczywiście Real Madryt ze względu na jego taką ciężką pracę, jaką wkłada w to, żeby być na tym szczycie i za tą jego skuteczność, ponieważ to jest naprawdę coś niesamowitego, jeśli zawodnik jest w stanie w niemal w każdym meczu strzelać bramkę. A jeśli chodzi o polskiego zawodnika, to naprawdę bardzo kibicuję dla Roberta Lewandowskiego, ponieważ dla mnie to jest naprawdę wielka sztuka, że udało mu się zostać czołowym napastnikiem świata. Kolejne pytanie, nieco nietypowe. Czy rodzaj obuwia, w którym gra Krzysztof Janus, ma dla niego duże znaczenie? Czy ogólnie obuwie piłkarskie ma dla ciebie znaczenie? No jasne, że tak, bo od tego zależy wygoda moja i w czasie meczu. Ja gram w modelu buta w Adidasie, w modelu Adi Zero. Co rusz wychodzą nowe modele. I ja już naprawdę od kilku lat gram w tym rodzaju obuwia sportowego i on mi najbardziej odpowiada. No, polecamy Adi Zero w takim razie, bo widzę, że się sprawdza. Ostatnie pytanie, tutaj nawiążemy do Twojej przyszłości. Wprawdzie masz jeszcze ważny kontrakt z Wisłą, jednak można tutaj zapytać o to, czy wyobrażasz sobie, czy mógłbyś zostać w Wiśle jeszcze dłużej, parę lat dłużej, może do końca kariery? To wszystko, myślę, okaże się, a póki co mam kontrakt jeszcze przez rok z Wisłą Płock i wszelkie jakieś spekulacje są absolutnie poza mną, także póki co mam ważny kontrakt i będę się starał jak najlepiej go wywiązać. Dziękuję serdecznie. To by było na tyle, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym Sam na Sam. Naszym gościem był pomocnik Wisły Płock Krzysztof Janus. Od razu zapraszamy do głosowania na kolejnego śmiałka do naszego programu. Trzymajcie się, do zobaczenia.